jak zaprzyjaźniłem się z Panem Bogiem na górze świętej Anny. Jestem katolikiem od urodzenia. Moi rodzice są wierzący. Moi sąsiedzi również są wierzący. Tak naprawdę każdy, z kim mam do czynienia na co dzień, jest katolikiem. Chodziłem, ale moja relacja z Bogiem nie była taka, jaka powinna być. Chodziłem do kościoła, bo wszyscy chodzili. Nie potrafiłem skupić się na mszy świętej. Nie znałem powagi miejsca, jakim jest kościół. I nie zdawałem sobie pojęcia, ile cudów dzieje się na mszy świętej. Zastanawiałem się, czy to, co robię, podoba się Bogu, czy nie. Po prostu żyłem z dnia na dzień i nie przejmowałem się tym po prostu. Pierwszy raz na górkę pojechałem, gdy miałem 14 lat. Bałem się jechać, mimo tego, że wierzyłem w Boga. Bałem się jechać, bo nigdy wcześniej nie brałem udziału w takim wydarzeniu, jakim są rekolekcje. Samo miejsce podobało mi się bardzo. Nowy budynek, fajne widoki, księża franciszkanie, więc też niby nic mi obcego, bo chodzę do franciszkańskiej parafii. Ale miało być jeszcze lepiej. Wieczorem, już nie pamiętam, który to był dzień rekolekcji, było nabożeństwo z możliwością spowiedzi. I na tym nabożeństwie zdałem sobie sprawę, jak wiele grzechów miałem, z których się nie spowiadałem, bo nawet sobie nie zdawałem sprawy, że to jest złe. Tak mnie to dotknęło, że płaczu od razu pobiegłem do księdza, do spowiedzi. Nawet nie przejmowałem się tym, że będzie to spowiedź twarzą w twarz. Po prostu musiałem pójść, wypłakać się, wyrzucić z siebie te wszystkie grzechy. Czułem taką potrzebę po prostu w tym momencie. Pamiętam, że długo się spowiadałem. Sama spowiedź u mnie trwała z 15 minut. Może to nie jest choć długo, ale jeszcze dużo, dużo z księdzem gadałem o moim życiu, o moich relacjach z Panem Bogiem. Gdy wyszedłem od spowiedzi, czułem się po prostu wspaniale. Czułem, że Bóg zdjął ze mnie ten ciężar tych grzechów. I wiedziałem, że nie mogę na tym poprzestać, że muszę realizować tą relację, którą odnowiłem. Muszę starać się, muszę walczyć z grzechami, ze swoimi słabościami. Czułem, że jestem wolny od wszystkich win i grzechów w tym momencie. Jeszcze na tych samych rekolekcjach starałem się jak najlepiej przeżyć mszę świętą i wszystkie nabożeństwa, które były. Wtedy zdałem sobie sprawę, jak wiele traciłem, biernie podpierając tylną ścianę w kościele. Jak bardzo raniłem Pana Boga swoim postępowaniem. Jak wiele wspaniałych rzeczy było mnie w tym czasie. Wtedy też postanowiłem, że na pewno jeszcze wrócę na Górę Świętej Anny. Na pewno. I tak jeździłem przez 2 lata na różne rekolekcje. Tu jakieś FDS-y, ADS-y, tutaj ewangeliczne rozliczenie wraz ze wspólnotą muminkową. Aż na pewnych rekolekcjach prowadzonych przez wspólnotę Jazis doznałem fizycznego uzdrowienia przez Pana Boga. Rok przed tymi rekolekcjami, ze względu na to, że za mało ćwiczyłem i za szybko rosłem, miałem problemy z kręgosłupem. Nie mogłem na mszy świętej ustać. Musiałem podpierać się ściany albo usiadać co chwilę, bo po prostu już po 15 minutach odczuwałem silny ból w plecach. I właśnie na tych rekolekcjach było nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie. Każdy w sali miał położyć rękę na osobie obok. Nade mną modliła się moja koleżanka. W momencie, gdy moja koleżanka zaczęła się nade mną modlić,
poczułem bardzo silne ciepło w plecach. Wręcz gorąco. Tak jakby mnie ktoś jakimś gorącym garnkiem dotknął po plecach. Bardzo się przestraszyłem, ale w tym momencie ktoś ze wspólnoty Agriazis powiedział, że jeśli ktoś coś czuje fizycznie, to żeby się tym nie przejmował, żeby się po prostu nie bał, żeby trwał i czekał, co się będzie dalej. Po chwili zacząłem się trząść. Nie wiem, czy ze strachu, czy to też była działalność Boża, ale wiem, że to było dla mnie niezbyt miłe uczucie, tak powiem. Staliśmy już trochę wcześniej, więc odczuwałem ból pleców. I zaraz po tej modlitwie ten ból pleców całkowicie minął. Jak ręką objął, jakby nikt nie miał problemu. I wtedy wiedziałem już, że zostałem fizycznie uzdrowiony przez Pana Boga. Zebrała się cała wspólnota Agariazis nade mną i wszyscy modlili się o to, aby ta łaska przy mnie została, żebym już więcej nie miał problemu z chemioterapią. Jeszcze w ten sam dzień, chyba za 2 godziny, jak nie dłużej, skakałem przy scenie i uwielbiałem Boga razem z innymi. Góra Świętej Anny na zawsze pozostanie dla mnie miejscem, w którym odnowiłem się duchowo i zaprzyjaźniłem się z Panem Bogiem. Poznałem tam wielu wspaniałych ludzi, przeżyłem wspaniałe chwile i wiem, że jeszcze tam na pewno wrócę. Nazywam się Janek i jestem z Górki.